Cześć, tu Justyna z przyszłości. Ten vlog byłby okropnie długi, więc postanowiłam go podzielić. Zapraszam na kolejną część. Witajcie kolejnego dnia. Mamy poranek. Ja troszkę się ogarnęłam. Co prawda nie za bardzo widać, ale jednak się ogarnęłam. Filip właśnie zjada sobie deserek po śniadanku i zaraz będziemy szli na maluteńkie zakupy, bo wiecie, no lodówka już tam zaczyna świecić pustkami, a przydałoby się zrobić jakiś dzisiaj obiad, także idę na jakieś takie zakupki małe. U nas dzisiaj szaro buro, od rana padał deszcz, nawet nie wiem, czy teraz przypadkiem nie pada? Także mam nadzieję, że akurat jak będziemy szli do sklepu, to akurat nie będzie padało, no ale zobaczymy. Taki jest plan na to dzisiejsze przedpołudnie. Później zrobię właśnie jakiś tam obiadek, no i zobaczymy, co dalej. My wróciliśmy z zakupów, muszę się wziąć za rozpakowanie tych rzeczy, a później jak Filip pójdzie spać, to Wam coś pokażę, bo on nie może tego widzieć. I ja właśnie odłożyłam Filipa spać i zaraz Wam pokażę kolejne czasomilacze do samochodu, jakie gromadzę. Ale to już chyba są ostatnie rzeczy, bo po prostu myślę, że już wystarczy ich. No i tak, pierwsze co mam, to książeczka. Książeczka z otwieranymi okienkami. Mój Filip ma taką, z tej samej serii. Ona jest o pojazdach, a tutaj jest na budowie. On czasami jest zafascynowany tymi rzeczami, które się dzieją na budowie. A tutaj, żeby Wam pokazać, o, na przykład tak się otwiera, wiecie, on będzie mógł sobie to eksplorować, sprawdzać, co się dzieje za tymi jednymi, drugimi, piątymi drzwiczkami. Tych okienek jest tutaj naprawdę sporo. Książeczka jest, myślę, że fajnie wykonana, jest z takiej grubszej tektury zrobiona, także mam nadzieję, że mu się po prostu spodoba i że on będzie się nią bawił tak samo jak taką, którą już ma. Zresztą ostatnio Wam pokazywałam ją na którymś tam vlogu. Natomiast no, mam nadzieję, że ta też mu się sprawdzi i mu się będzie podobała. Muszę ją zaraz schować. I mam jeszcze drugą rzecz. To jest właśnie taka karolina. Ona też do mnie przyszła właśnie w przesyłeczce. I to są takie plansze, po których jeździ się marcheweczką, naciska się w różne miejsca, nie wiem, czy ma w sobie baterię, zaraz to sprawdzimy. I po tej książeczce, która tutaj jest, aż muszę to sprawdzić. I po tej tutaj są jakieś na przykład zwierzęta. I się sprawdza, co je konik, czy on pije mleczko. A, bo to jeszcze jest to. Dobra, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Dobra, musiałam to rozkręcić, żeby wyjąć tutaj takie zabezpieczenie od baterii. I już Wam pokazuję. No i mamy tutaj różne, na przykład pytanka odnośnie zwierzątek. Otworzę na losowej stronie. I powiedzmy, że widzimy sobie tutaj. I sprawdzamy, co to jest. Czy to jest tuńczyk? Czy pingwin? I słuchajcie, ja pamiętam, że jak kiedyś pracowałam w innym miejscu, to tam właśnie była ta zabawka, znaczy właśnie taka, jakby to powiedzieć, gra, trochę nauka, wiecie? I pamiętam, że dzieciaki się tym bardzo fajnie chciały bawić i mam nadzieję, że i mój Filip będzie chciał sobie popatrzeć, posłuchać, co ta marcheweczka mu tutaj mówi. Tutaj są tutaj są o po prostu, jakie tam są zwierzątka, których literek do nich brakuje, ale są też takie już później mamy i ich dzieci na przykład. Są też liczenie, no myślę, że jeszcze Filip nie jest na etapie liczenia, natomiast no to kiedyś tam będzie. Kolor, czy wiecie, czy żółwik jest zielony, czy żółwik jest żółty. No myślę, że fajnie, że można to sobie, o tutaj jest jakaś tam farma, wiecie, można sobie zaznaczać, które zwierzątka są na farmie, tutaj jakieś są zwierzątka na safari, także myślę, że i pod wodą, myślę, że będzie mu się fajnie z tego korzystało, taką mam nadzieję. A wiecie, to jest coś małego, coś, co zajmuje niewiele miejsca w samochodzie tak naprawdę i myślę, że przez trochę czasu może mu umilić podróż.
i zobaczymy. Teraz to chowam, żeby się młody nie dorwał przed czasem. Wzięłam się pomału za obiad i wstawiłam sobie indyka do takiego wywaru ala rosołowego. Tylko wiecie, ja nie robiłam prawdziwego rosołu, tylko mam taką piramidkę. No Jezu, wszystko zaparowało. Tylko właśnie ja nie mam takiego prawdziwego rosołu, ale robię to wszystko na wywarze z takiej piramidki. I dodałam też trochę kucharka, jakieś tam przyprawki, wiadomo. No i teraz czekam, aż mi się to zagotuje do miękkości marcheweczki. Mam tutaj pokrojony koperek, zrobię taki sos beszamelowy. Kupiłam właśnie dzisiaj też gałkę muszkatołową, także taki dzisiaj będzie obiadek. Robię sobie właśnie ten sosik i już zapomniałam Wam pokazać, ale do właśnie tego... Do zasmażki z mąki dolałam mleka, gałki muszkatołowej i wiecie co? Tego wywaru, w którym gotowało się mięso, też dolałam. Właśnie tutaj widzieliście ostatnie podrygi. Teraz to sobie oczywiście wymieszam. Jak widzicie, sosik jest w miarę gęsty. O. A teraz do garnka dodam sobie i marchewkę, która mi się ugotowała, i indyka, i zobaczycie. No i tak to wygląda po dodaniu. Są tutaj rozdrobnione właśnie kawałki indyczka i rozdrobniona marchewka. A teraz dosypię jeszcze koperek. Dużo koperku. I o, moja potrawka z indyka praktycznie jest gotowa. Czekam tylko, aż dogotują się ziemniaczki i już. No i dobra, obiadek gotowy. My już jesteśmy dawno po obiedzie, ja jeszcze pojechałam po męża na działkę, natomiast teraz przyszłam do piwnicy wziąć sobie doniczkę, bo muszę przesadzić monsterę, bo z tamtej starej już się przewraca i muszę to uratować. No i przy okazji wsadzę sobie tą karatę, którą sobie kupiłam ostatnio i też oczywiście nie było czasu, żeby ją posadzić, także no taki plan na wieczór. Witajcie w niedzielę. Ja właśnie jestem z psem na spacerze. No chodź. Chodź, chodź. Jestem z psem na spacerze. Wczoraj, jak widzieliście, wieczorem jeszcze przesadziłam sobie te dwa kwiatki, o których już Wam mówiłam, że muszę to zrobić. A dzisiaj jest tak szaro, buro i ponuro, chociaż na razie nie pada, więc nie wiem, może uda mi się wybrać z Filipem na jakiś tam spacerek, taki wiecie, przed drzemką, żeby chociaż trochę sobie pochodził, pobiegał i się zmęczył. Ktoś mi powie, co to za drzewo jest? Następne i następne. Dziwne ma to coś. Długie to jest. A tu się schodzi. Na siódme, 17, 12 i 10. I co? Tutaj się steruje? No, ja to się łapię i kieruję. Ale tu nie ma wody chyba. Gdzie podała woda? Jest, tutaj też, zobacz.
pyszny? No to super. Jaki lody? Ale pani ci pysznego loda dała, co? O, ma, po malutku sobie bierz. Ale taki pyszny lód, co? Smakuje ci? No to fajnie. To zjadaj. No pewnie, że żółta. Taką sobie wybrałeś, tak? Taką, którą ja przygotowała na drodze. Mogę to... Słuchajcie, ja musiałam włączyć światło, żeby do Was coś powiedzieć. Mimo, że jest godzina, nie ma jeszcze 16, ale jest tak ciemno. U nas była przed chwilą taka ogromna burza. Ona się cofa, kręci i w ogóle wiało, padało, zalało pewnie dużo rzeczy. U nas na szczęście nic, natomiast ten balkon mieliśmy cały mokry. Wszystko, parapety mokre i tak dalej. Natomiast dobrze, że wyszliśmy z Filipem wcześniej, bo teraz to by nie było możliwe w ogóle. Także super, że nam się udało. A co będziemy robić teraz, to pewnie się trochę pobawimy. Tak, gdzie sobie ten? No tam jest. A ty zrobisz sobie, popatrz co tu jest, możesz sobie zrobić tutaj coś. Możesz zrobić... Mamy już prawie wieczór i tym samym kończy się pierwszy tydzień mojego urlopu. Mam nadzieję, że Wy miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak było, to zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I widzimy się w następnym filmiku. Pa!